Cześć wszystkim, jestem Kuba Wesołowski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w Enduro. Na co dzień ścigam się oraz serwisuję wasze motocykle. Dziś na warsztat wzięliśmy sobie dwie 300 bliźniacze modele. Czerwony gaz-gaz oraz pomarańczowy, kultowy KTM XT300. Oba motocykle są to modele 2024 i dziś chcielibyśmy wam troszeczkę opowiedzieć o różnicach w tych motocyklach. Oprócz serwisowania waszych motocykli zajmuję się również sprzedażą korzystnie nowych motocykli KTM, GasGas oraz Husqvarna, motocykle enduro oraz cross szosowe również się trafiają. Tutaj mamy przykładowe modele, które na co dzień są u mnie w ofercie dostępne od ręki. Jest to KTM XT300 Six Days Argentyna 2024. Bardzo fajny motorek. To jest mój prywatny motocykl, którym się na co dzień ścigam. Jest to motor przygotowany w 100% do wyścigów. Zawieszenie jest personalizowane w najlepszej firmie Drogosz Suspension. Pozdrawiamy Leszka. Tutaj mamy przykładowy motocykl z rocznika 2023, które również ciągle sprzedaje. Chwalą się bardzo dużą popularnością. W ofercie również motocykle z gamy SXF. A tutaj motocykle, które właśnie czekają na silniki, ponieważ są przygotowywane do startów dla bardzo młodego i utalentowanego zawodnika Filipa Juszczyka, który w tym roku zdobył wicemistrzostwo Czech. Więc może zaczniemy od aspektu wizualnego, ale KTM-a. Jak widzimy, KTM w standardzie ma czarne felgi, czarną kierownicę, tam tu okrągłe siedzenie, które w tym roczniku jest wyjątkowo fajne w standardzie. GasGas niestety nie posiada czarnych felg, a nawet kierownicę ma srebrną. Aczkolwiek mimo wszystko jest to nadal teoretycznie ten sam motocykl co KTM, ponieważ są produkowane w jednej fabryce z tych samych komponentów. Tak więc aspekt wizualny mamy już opisany. Dla mnie najważniejszą cechą, która różni KTM-a a GasGasa, jest zawieszenie, ponieważ zawieszenie w motocyklu jest to najważniejsza rzecz. Możemy mieć bardzo mocny motocykl, na którym nie pojedziemy szybko, ponieważ zawieszenie nam na to nie pozwoli. KTM w modelu 2024 dostał świetne zawieszenie dwukomorowe WP. Jest to całkowicie nowe zawieszenie, które po wyjęciu z pudełka naprawdę nadaje się dla amatora i dla zawodnika. Wiadomo, że przy bardziej zaawansowanym zawodniku wymaga małych korekt settingów, aczkolwiek w standardzie ja osobiście, jeżdżąc motocyklem KTM od 2016 roku, nie miałem takiego zawieszenia w standardzie. Tylny amortyzator dostał nową regulację, którą możemy regulować amortyzator bez użycia narzędzi, oraz zostało zmienione łożysko. W poprzednich modelach łożysko dolne było montowane w wachaczu, aktualnie jest montowane w amortyzatorze. Natomiast w GasGasach mamy zawieszenie tylne na ProLinku, tak jak jest to w bliźniaczym motocyklu Husqvarna. Niezmiennie odkąd GasGas wyszedł, czyli 2021 roku. Amortyzator w modelu 2024 również jest z nowej budowy. Również możemy go regulować bez użycia kluczy. Niestety z przodu pozostał nadal, niestety dla wielu niestety, ponieważ ja uważam, że zawieszenie X-Tor nie odbiega niczym od zawieszenia Panevalve, oczywiście po odpowiednim tuningu w firmie Drogosz Suspension. Jest to zawieszenie, które śmiało wystarcza do wszystkiego. Ja osobiście zdobyłem tytuł mistrza Polski na przebudowanym X-Prorze przez Leszka. Kolejną różnicą jest subrama. W KTM jest ona wykonana z kompozytu oraz aluminium. Górna część subramy jest kompozytowa, natomiast dolna jest aluminiowa. Również takie rozwiązanie stosowane jest w Husqvarnie w motocyklach 2024 Enduro. Natomiast w GasGasie, ku mojemu zaskoczeniu, subrama jest w pełni aluminiowa, jak widać na załączonym obrazku. Jest to bardzo trwałe rozwiązanie i ja osobiście uważam, że jest ono niezawodne oraz lepsze niż mieszanie kompozytu z aluminium. Kolejną różnicą są hamulce. W KTM-ach
Jedynie w KTM-ach pozostało to Brembo. W motocyklu GasGas są to amulce oraz sprzęgło, sprzęgnik i pompa sprzęgła marki Brektek. Dokładnie to samo rozwiązanie zastosowano w Husqvarnie. Wiele osób również zastanawia się, czy możemy zastosować koła z poprzedniego motocykla do modelu 24. Oczywiście, że możemy. Wystarczy wymienić kulejki tylnego koła, ponieważ oś ma średnicę 22 mm, nie jak w poprzednim modelu 20 mm. Oraz w tylnej piaście należy zastosować uszczelniacze z przedniej piasty z poprzednich modeli, ponieważ koło przednie jest 1:1 to, co było w poprzednich latach. Również dużym boom było przełożenie, jakie zastosowano w modelach 24-300, ponieważ z tyłu jest zębatka 45, a nie jak było dotychczas 50. Ja uważam, iż fabryczne przełożenia zawsze są najlepsze, nie jest to z przypadku, ktoś to przeliczył, ktoś to zaprojektował. Zawsze każdemu, kto kupuje ode mnie model 24, mówię, aby spróbował sobie przejechać się tak, jak motocykl jest i dopiero potem robił zmiany. Fajnym rozwiązaniem w modelach 24 jest również to, iż posiadamy lampę przykręcaną do budowy licznika. Nie jest to tak, jak było w poprzednich modelach, już mieliśmy tutaj takie dwie gumki. One czasami się odpinały, szło zgubić lampę, szło to urwać. Tutaj odkręcamy sobie dwie śrubeczki. I lampa nam wychodzi. Również, co ciekawe, jest to lampa z żarówką LED-ową, która świeci dużo mocniej niż zwykła, tak jak w poprzednich modelach. Kolejną zmianą tutaj w kokpicie kierowcy możemy zauważyć jest taki przełącznik od zapłonu motocykla. Ja osobiście nie używam tego, ja założę sobie z modelu crossowego, który mam tylko odpalanie, gaszenie. Jest wygodniejszy i uważam, że nie awaryjny. Ciekawostką w modelu 24, nawet nie ciekawostką, tylko znaczną nowością jest zastosowanie innego systemu układu zasilania paliwowego. W poprzednich modelach było to TPI, gdzie wtryski paliwa były montowane w cylinder, natomiast teraz wtryski są w przepustnicy. Nadal pozostał dozownik oleju wraz z pompką oraz całkowita nowość, elektroniczny zawór wydechowy. Jeśli chodzi o modyfikacje, które KTM wprowadził w bieżącym roku, silnikowe, są one stosowane również w KTM-ie, jak i w GasGasie, jak i w Husqvarnie, ponieważ są to nadal te same silniki wraz z całą wiązką. Mam nadzieję, że objaśniłem Wam pokrótce różnicę pomiędzy KTM-em a GasGasem oraz zastosowanymi nowymi technologiami przez KTM-a. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie, dzwońcie śmiało, ja zawsze staram się każdemu doradzić, odpowiedzieć na wszelkie interesujące go zagadki. A jeśli chcesz kupić motocykl, dzwoń, posiadamy na stanie bardzo dużo. Są dostępne od ręki.